Ksiądz arcybiskup, kiedy w 2018 roku był tutaj na wizytacji, strasznie zmarzł w tym kościele. I później na spotkaniu z Radą Parafialną właśnie rzucił taką iskrę. Co zrobicie z tym kościołem? Wyremontujcie go. Ja bym poprosił tutaj pana Józefa Wocha. Chodź, Józiu. Zapraszam cię. Bo w tym czasie, kiedy ksiądz arcybiskup dał tę myśl, aby wyremontować ten kościół, to ten człowiek bardziej słucha biskupa niż proboszcz. Chwała Bogu. Panie Józiu, dziękuję. Bo przychodził i truł. Proboszczu, proboszczu. Ale taki człowiek był potrzebny. Dlatego też... Usiądź sobie, Józiu, na chwileczkę. Pan Józef również boryka się z ciężką chorobą, mimo wszystko, ale jego serce, które oddał temu kościółkowi, jak on to mówi, jest wielkie. I tak jak mówię, jest takim też dobrym inspiratorem tego pięknego dzieła, które się tutaj dokonało w tej kaplicy. I kiedy powstała ta myśl, ja z obawy, bo jako proboszcz, który przeprowadził wiele inwestycji, chociażby w kościele w Krzepczowie, wiedziałem, że są to niemałe koszty. Ale wiedziałem również, że skoro to zostało zainicjowane przez księdza arcybiskupa, to jakoś sobie damy radę. Jest to zabytek wpisany w rejestr zabytków gminnych, dlatego jeżeli chodzi o formę chociażby konserwatora zabytku wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego, nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc, aczkolwiek wytyczne zalecenia według prawa, jakie jest w Polsce, zostały skierowane od konserwatora zabytku, jakby ten kościół był przynajmniej Wawelem. Ale żeśmy te wszystkie zalecenia spełnili. Co pozwoliło przywrócić pierwotny stan, czyli tą inicjatywę pierwszych budowniczych tego kościoła. I kiedy te myśli, co zrobić, tutaj muszę oddać cześć i chwałę naszemu panu wójtowi, który bardzo w sposób taki bardzo zaangażował się, jeżeli chodzi o tą kaplicę. I podpowiedział, mówi: księże proboszczu, proszę złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Grabicy, do radnych, a jeżeli zadecydują, że będzie można wesprzeć inicjatywę odbudowy i odrestaurowania zabytku, jakim jest ta kaplica, to oczywiście z miłą chęcią pomożemy. Pan wójt, kiedy po raz pierwszy objął urząd wójta naszej gminy, od razu do mnie zadzwonił z prośbą, żeby wyznaczyć dzień i termin na mszę świętą na rozpoczęcie pierwszej kadencji zarówno jego, jak i radnych. I ta sama msza święta się później odbyła, kiedy pan wójt i nowi radni obejmowali drugą kadencję. Dlatego takim argumentem, które pan wójt podejmował w rozmowach z radnymi, było to, że jest kościółek w Grabicy, jest wizytówką całej gminy. Dlatego, panie Krzysztofie, ja wiem, że osoba, ale składam na ręce pana podziękowania w sposób szczególny całej Radzie Gminy i panu. Powiem tak, księże arcybiskupie, przekazane środki, które zostały przez gminę, to jest 320 tysięcy złotych. Kochani, za tą sumą nie tylko idą pieniądze, za tą sumą idzie wasza odpowiedzialność, całej naszej gminy, bo żeście wybrali takich radnych, którzy oczywiście wraz z wójtem dbają o to, chociażby jak powstał nasz nowy ośrodek kultury, jak powstają drogi, bo widzimy, że w gminie się bardzo dużo dzieje nowego i dobrego, ale wybraliście radnych, którzy są wierzący, którym też na sercu leży świątynia Boża. Bo przecież nie każdy radny jest z naszej parafii. Bo tych z naszych to urobiłem, jako swojaków, żeby głosowali.
ale są radni z całej gminy i zadecydowali w dwóch transzach, ponieważ dokładnie rok temu rozpoczęliśmy pierwszy etap odrestaurowania tej świątyni zabytkowej. To były prace na zewnątrz, prace fundamentów, podwalin, dachu, położenia też przykrycia tego dachu. Te prace wykonała firma Górali, pana Stasia Możdżenia. Później żeśmy stanęli wobec epidemii. Zamknięty kościół, bo według prawa w tym kościele na mszy świętej by mogła być jedna osoba. Dlatego przenieśliśmy mszę świętą do Krzepczowa i prawie raz na dwa tygodnie znowu Józef Święty przychodzi, proboszczu, co dalej? I wtedy powstała myśl przez niego, dlatego Józiu, bardzo ci serdecznie za to dziękuję, aby powołać tak zwany komitet odbudowy. Tenże komitet przede wszystkim z mieszkańców Grabicy, ale i też inne osoby, które czy sukcesywnie, czy jednorazowo wpłacały sumy, różne sumy pieniędzy na remont tego kościoła. Dlatego też składam serdeczne podziękowania za przekazanie kolejnej części, czyli 55 tysięcy przez Komitet Grabicy. To jest też oznaka takiego zjednoczenia dla tego kościółka. Ale przede wszystkim myślę, że ta uporczywość naszego świętego Józefa, tu Józefa, który chodził, prosił i wyprosił. I możemy dzisiaj się cieszyć między innymi właśnie wizerunkiem tak pięknej świątyni, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dosyć często jeżdżę na kawę do powiatu. I jako przyjaciel, pan starosta, pan Piotr mówi: Jakub Adaś, jako proboszczowi nie mogę ci pomóc, ale jako kapelanowi wojewódzkiemu to jakieś pieniądze mogłyby się znaleźć. A ze względu, że masz ten kościół w Grabicy jako kościół też dla strażaków, powiedz co chcesz. Piotrego jednym wtedy, pamiętasz, pomyślałem, jak mi zaproponowałeś serce tej parafii, czyli tabernakulum. Oczywiście umówiliśmy się na pewną kwotę, jaką mogło starostwo przekazać. Ta kwota to 2400 zł, ale niestety pracownia pana Jana Chejwowskiego w Żgowie podniosła wymagania i tabernakulum kosztowało 3,5 tysiąca złotych. Dlatego też postawa rodziców dzieci pierwszokomunijnych, które w tym roku przystąpiło w tej parafii 7 osób, ale rodzice złożyły ofiarę 560 zł, prosząc, żeby dorzucić do tego tabernakulum. Dlatego, panie starosto, bardzo serdecznie dziękuję za tą inicjatywę serca tej świątyni i rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. Ale to nie wszystko, ponieważ całościowy koszt tejże świątyni to 432 tysiące złotych. Kiedy były omawiane, co ma być dokonane w tej świątyni, jak ma być ona odremontowana, odrestaurowana, obecna firma, która to robiła, firma państwa Magdaleny i Mirona Kowalskich, firma pani Magdalena jest doktorem historii sztuki i konserwatora, cztery osoby pracowały tutaj mozolnie od bodajże marca, w tym jedno takie maleństwo jeszcze w łonie pani Magdaleny, bo pani Magdalena jest w stanie błogosławionym. I kiedy doszli do ołtarzy, ołtarze miały być tak jak i ściany, czyli poprawione, zdjęta stara farba. Okazało się, że jest tam tak jak i wcześniej były zdjęte tutaj te, pamiętacie kochani, płyty pilśniowe. Okazało się, że to drewno jest też takie. No i tu wyszedł mały problem, ponieważ myśmy tego nie przewidzieli w tym projekcie, w tej umowie, żeby te ołtarze wymienić. One miały być odrestaurowane, a nie wymienione. Wtedy ten telefon, księża arcybiskupie, otrzymałem, kiedy zamykałem kościół w Krzepczowie i kiedy się odwróciłem,
Jakoś tak od razu mi na myśl przyszedł wizerunek dzwonnicy, na której widnieje napis postawiona dzięki księdzu Stawickiemu za jego ofiary. Myślałem, że to jest pewien jakiś cud, także te trzy ołtarze, to znaczy nie pomalowanie, nie tego, tylko materiał, który trzeba było zakupić, zakupił nie proboszcz Krzepczowski czy kapelan wojewódzki, tylko Adam Steindo. Resztę koszty, które się rozkładały, to jest jeszcze 50 tysięcy do tych 432 tysięcy. Są to ofiary, które były składane od 2019 roku przez parafian. W sumie te ofiary są złożone 41 500. W nich również się znajdują te pieniądze, które swoim staraniem pozyskałem również od różnych sponsorów spoza parafii. Tutaj dwóch chciałbym tylko przytoczyć, takich strategicznych, ponieważ ich ofiary były znaczące, a więc Centrum Handlowe Ptak i Kia Motors pana Krzewińskiego ze Starowej Góry. Także księże arcybiskupie, na te prawie pół miliona, które zostało wydane, został nam dług do zapłaty, dług, który powstał, to tylko jedyne 8,5 tysiąca złotych. Myślę, że to się nam dopnie, ponieważ nie będę już wymieniał o tym, o organach, o instalacji, o tym wszystkim. Szkoda czasu. Chciałem serdecznie podziękować Józiowi. Józiu, jesteś wielki. Niech Pan Bóg ci wynagrodzi. Wzrostem, ale duchem wielki. I wam wszystkim, którzy złożyliście ofiary, ale w sposób szczególny nie zapominajmy, to radni i wójt gminy Grabica. W dzisiejszym języku to się pięknie nazywa strategiczni sponsorzy uratowania tego zabytkowego kościółka Piotra i Pawła. Wszystkim serdeczny Bóg zapłać, księdzu arcybiskupowi za poświęcenie, za wspólną modlitwę, za to słowo, które do nas wygłosił. Księdzu prałatowi za odprawioną mszę świętę za mojego zacnego poprzednika, księdza Antoniego i mojego przyjaciela, księdza Jacka. Z księdzem prałatem będziemy się widzieć, ponieważ przyjął zaproszenie na tegoroczne dożynki w naszej parafii, które odbędą się w sierpniu. Księże arcybiskupie, bardzo proszę o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.